trwają spekulacje na temat tego, kto zastąpi trenera Michniewicza w Niedzieczy. Mówi się o Mariuszu Rumaku, a teraz także o dwóch innych opcjach. Jedną z nich jest Marcin Węglewski, czyli dotychczasowy asystent Michniewicza. W kręgu zainteresowań jest również Waldemar Fornalik, jednak tę możliwość trzeba raczej rozpatrywać w kategoriach marzeń. Póki co środowisko piłkarskie jasno wskazuje na Mariusza Rumaka, jednak opcja trenera Węglewskiego wcale nie jest taka niemożliwa. Za tym drugim przemawia znajomość drużyny. To w kontekście walki o pierwszą ósemkę może okazać się kluczowe.